Panie trenerze, inauguracja w Kaliszu wypadła na plus. No, mogę być zadowolony z wyniku. Z samej gry, szczególnie początkowego i części tego meczu, nie byłem zadowolony, ale to z tego względu, że poprzednie dwa mecze graliśmy na wyjazdach i zawodnicy grali całkiem inaczej, to znaczy z werwą, z życiem. Tu prawdopodobnie ilość publiczności spowodowała to, że absolutnie trema ich zjadła i tak się bałem, żeby do końca tak się to nie przekładało, ale w sumie już w następnych kwartach, poza pierwszą, to w miarę to wyglądało. Rozmawiałem wcześniej z Kubą Kołodziejem, był zaskoczony ilością kibiców, która przyszła na mecz. Spodziewał się pan takiej publiczności? To znaczy, ja tu pamiętam czasy, kiedy tu było pełno, kiedy Marek Białoskórski prowadził. Ja tutaj dojeżdżałem też w charakterze widza i to już tak było. No dobrze, że tak się stało, że tyle ludzi dotarło. Mam nadzieję, że ponieważ grają dwóch zawodników, tylko jest z Ostrowa, resztę wszystko są miejscowi zawodnicy, także myślę, że kibice będą swoich dopingowali i na meczu będzie komplet. Ten mecz był takim przełomowym spotkaniem, teraz w końcu ten KKS odpali? No, ja myślę, że tak. Zawodnicy trenują, dużo młodzieży jest wysokiej. Liczę, że z meczu na mecz będzie lepiej. Myśmy zaczęli dopiero w październiku treningi, także na razie jesteśmy jeszcze trochę zapóźnieni. Ale myślę, że zwycięstwo tutaj u siebie zmobilizuje.